Wtorek, 26 marca, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Miejskie ciepło popłynie do bloku na Polnej. Żeby już nowy okres ciepłowniczy odbywał się z przyłącza MEC-u. Skąd wziąć pieniądze na działalność społeczną? Obok dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych lub w grupach inicjatywnych są też środki na tak zwany rozwój lokalny, inicjatywy lokalne. Uwaga kierowcy, nietypowa kontrola. Nie tylko od policjanta, ale też od młodzieży usłyszą taką przestrogę i prośbę o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od dziś kierowcy w Ostrowcu Świętokrzyskim muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Zgodnie z planami i zapowiedziami zamknięty został odcinek ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do świateł na skrzyżowaniu z ulicą Polną. A dobra informacja płynie dziś do mieszkańców z bloku 3A przy ulicy Polnej. Mieszkańcy bloku 3A przy ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na tą decyzję czekali ponad dwie dekady. Na poniedziałkowej sesji Rady Miasta zapadła decyzja o przesunięciu środków z budżetu gminy do Zakładu Usług Miejskich, który jest administratorem bloku. Tym samym zostanie sfinansowane podłączenie budynku do sieci miejskiej energetyki cieplnej. Chcemy po prostu w okresie letnim dokonać tej inwestycji i żeby już nowy okres ciepłowniczy odbywał się z przyłącza MEC-u. Bo przypomnijmy, 64 mieszkania w tym bloku oraz części wspólne ogrzewane są energią elektryczną, co skutkuje bardzo wysokimi rachunkami i wieloma niedogodnościami dla mieszkańców. Inwestycja przy ulicy Polnej ma kosztować około 1 200 000 zł. Wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie dedykowane organizacjom pozarządowym, podczas którego dyskutowano o tym, jak można finansować niektóre działania społeczne. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg wraz z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zorganizowały konferencję System Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Zasady Naboru Dotacyjnego na Tworzenie Miejsc Pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych. Myślę, że naszą jedną z kluczowych ról będzie przez Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wzmacniać generalnie szeroko rozumiany sektor pozarządowy i w naszej ofercie obok dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych lub w grupach inicjatywnych są też środki na tak zwany rozwój lokalny, inicjatywy lokalne, które właśnie mają te małe organizacje wzmacniać i pokazywać im, że istnieje faktycznie realna możliwość pozyskiwania środków po to, żeby i instytucjonalnie, i organizacyjnie, i merytorycznie organizacje się, że tak powiem, doskonaliły, rozwijały. W spotkaniu wzięła udział wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Wiceszefowa resortu podkreśliła, że obecnie otwierany jest nowy rozdział współpracy z rządu z organizacjami pozarządowymi. Wiceministra mówiła również o finansowaniu, na jakie mogą liczyć podmioty z sektora pozarządowego. Planowane są dwa konkursy. Pierwsze to przedsiębiorstwo społeczne, do tej pory nazywane przedsiębiorstwem społecznym plus, właśnie zmieniamy nazwę, które będzie wspierało tworzenie miejsc pracy właśnie w organizacjach. Drugi konkurs, to, który już powinien ruszyć lada moment, to na zatrudnienie socjalne, ale przede wszystkim, co to jest istotne dla ministerstwa, to traktowanie tych organizacji sektora ekonomii społecznej jako partnerów w tworzeniu, w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych. Organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie również Narodowego Instytutu Wolności i to zarówno finansowe, jak i merytoryczne. Narodowy Instytut Wolności to agencja rządowa odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. My jako Instytut Wolności chcemy wspierać organizacje, chcemy dawać im zaplecze, chcemy, żeby się profesjonalizowały, dlatego że właśnie w tych chwilach kryzysu, w sytuacjach, gdzie organizacje często nawet wyręczały państwo czy samorząd, potrzebujemy takich organizacji, które będą miały swoje zaplecze, które będą niezależne i które będą prawdziwie pozarządowe. W czasie spotkania rozmawiano również o zasadach uzyskania wsparcia dotacyjnego, o procedurach przygotowania i złożenia wniosku. Uczestnicy wysłuchali praktycznych porad, jak sporządzić biznesplan. Coraz bliżej święta, które niektórzy z nas zamierzają spędzić poza miejscem zamieszkania. W tym okresie należy spodziewać się wzmożonych kontroli drogowych, a dziś kierowców nagradzano i karano przy drodze na opatów.
Na kierowców podróżujących w godzinach dopołudniowych odcinkiem drogi krajowej nr 9 w Jacentowie czekała niespodzianka. Był pan zaskoczony? Oczywiście. Każde zatrzymanie przez funkcjonariuszy to zaskoczenie. Społeczność szkolna ze szkoły podstawowej w Sadowiu oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Bazie były dla tych, którzy nie zastosowali się do przepisów ruchu drogowego. Zamiast mandatu od policjanta dostawali tylko upomnienie. Natomiast ci kierowcy, którzy prawidłowo zachowywali się na drodze, dostali upominek. Spokoju i wyrozumiałości, aby każda podróż kończyła się szczęśliwym dotarciem do celu. Życzę społeczność szkolna ze szkoły podstawowej w Sadowiu oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Proszę, to dla pana taki upominek wielkanocny. Dziękuję bardzo. Zachęcanie kierowców przez młodzież i policję do ostrożnej jazdy to cykliczna akcja. Wiosną nazywa się z króliczkiem na drodze. Ona ma na celu uświadomienie kierowcom, aby byli odpowiedzialni za to, co się dzieje na drodze, aby prawidłowo korzystali z zasad ruchu drogowego, zwolnili tam, gdzie potrzeba, nie spieszyli. Dla młodzieży jest to również akcja wybitnie edukacyjna, bo mogą sobie uświadomić, jaki mają wpływ na poprawę jakby zasad bezpieczeństwa tych, którzy się poruszają po drogach, równocześnie sami się uczą kultury, obycia i też wpajania tych zasad. Podpatrywanie działań policji na drodze krajowej to lekcja dla młodych ludzi, jak należy się zachować, a jakich praktyk nie należy stosować. Działania takie są bardzo ważne, gdyż może to wpłynąć w ten sposób, że uczniowie uczą się odpowiedzialności i tych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a może na kierowców wpływa to w ten sposób, że nie tylko od policjanta, ale też od młodzieży usłyszą taką przestrogę i prośbę o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami. No jest to na pewno coś innego i może w jakiś sposób wpłynie i na zastanowienie i na taką refleksję dla kierujących pojazdami. Bezpieczna jazda powinna być domeną każdego kierowcy, nie tylko w okresie przedświątecznym. A nogę z pedału gazu powinni zdejmować nie tylko na widok policji czy młodzieży. Świąteczne akcenty dla kierowców, zatem w tematyce świąt pozostajemy i z naszą kamerą przenosimy się na Nowy Bazarek, gdzie zorganizowano świąteczny kiermasz. W Sadowiu wybudowano bazarek, na którym w sobotę 23 marca zorganizowano po raz pierwszy kiermasz wielkanocny. Można było spróbować pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Kluby seniora pochwaliły się przepięknymi palmami, stroikami i innymi dekoracjami świątecznymi. Święta już za pasem, więc chcieliśmy, żeby nasze koła gospodyń wiejskich, nasze kluby seniora mogły zaprezentować swoje produkty. Kiermasz wielkanocny połączono z otwarciem bazarku Sadowskiego. To dzisiaj otwieramy nasz sadowski bazarek, który wybudowaliśmy w ramach projektu rewitalizacji i myślę, że pozwoli on na to, żeby nasi lokalni przedsiębiorcy, lokalni producenci, rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty, jak również, żeby nasi mieszkańcy i okoliczni mieszkańcy mogli je nabywać. Będziemy chcieli, żeby te dni bazarkowe u nas były w piątki, więc wszystkich już serdecznie zapraszamy. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, że w Sadowiu powstało takie miejsce jak sadowski bazarek, na którym będzie można nie tylko sprzedawać lokalne produkty, ale również kupować. No na razie to wygląda to bardzo ładnie. No zobaczymy, co to będzie dalej. Bo jest to nowość w tej chwili na naszej gminie. Będą okazje miały osoby produkty tradycyjne swoje tu je sprzedawać, tylko żałujemy, że nie ma wędlin, bo teraz w okresie świątecznym, przedświątecznym bardzo by się przydały. Z czosnkiem. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Rewitalizacja miejscowości Sadowie etap drugi, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na to zadanie wykorzystaliśmy prawie 700 tysięcy złotych, z czego 80% pozyskaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie rewitalizacja. Także ten bazarek kosztował gminę Sadowie około 140 tysięcy złotych. Na przygotowanych stoiskach degustowano regionalne potrawy, które przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich. Można było też zakupić świąteczne ozdoby. Wystawiamy dzisiaj serniki, pasztet wielkanocny, tradycyjnie smalec z ogóreczkiem i swojskim chlebkiem. Ja prezentuję ozdoby wielkanocne ze sklejki. Sama projektuję. My mamy własne miody z własnej pasieki, pasieka z pasją. Tutaj okazjonalnie
owieczki i wszystkie wariacje na temat owieczek, baranków. Takie proste z wacików, z wełenki nawijanej, na kółeczko. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Sadowiu z dyrektorem Anną Nowak na czele oraz Radą Rodziców i Szkolnym Klubem Wolontariatu, a także Młodzieżową Radą Gminy Sadowie przygotowali piękne świąteczne dekoracje, słodkości i rozgrzewające herbatki. Mamy przepyszne słodkości świąteczne, wielkanocne, mazurki, babeczki, króliczki. Mamy też dzieła artystyczne w postaci stroików świątecznych, palm. Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że kiermasz wielkanocny wpisze się na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie gminy Sadowie. Mamy dużo kół gospodyń, mamy dużo klubów seniora, trzy kluby seniora, które działają na terenie gminy Sadowie, Młodzieżowa Rada, dzieciaki, które uczestniczą w zajęciach w Bibliotece Ośrodku Kultury, w szkole, także jest dużo po prostu wystawców, którzy chętnie będą wystawiać swoje produkty. Tak, dużo smakołyków, tak samo tak, są wystawcy produktów takich regionalnych, także myślę, że się na pewno przyjmie i na pewno będzie miał wzięcie, że tak powiem. Kiermasz uświetnił występ zespołu Folksong, solistki Maja Skwarlińska i Kaja Bykowska oraz zespół Szybkie Chłopy. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzę wszystkim naszym mieszkańcom przede wszystkim zdrowia, radości, spokoju, miłości, świąt spędzonych w rodzinnym gronie, smacznego święconego jajka i wszystkiego dobrego na każdy dzień. Wczoraj mówiliśmy o niedzieli palmowej, zatem dzisiaj wracamy do przeglądu wielkanocnych palm w Tarłowie. Tradycyjnie już w szóstą niedzielę Wielkiego Postu i zarazem ostatnią niedzielę przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego w Tarłowie organizowany jest przegląd palm wielkanocnych. W tym roku palmy przyciągnęły uwagę nie tylko barwną kolorystyką, ale i swoją wielkością. Przegląd palm wielkanocnych nie jest konkursem, ponieważ zdaniem organizatorów docenić trzeba wszystkich uczestników, którzy angażują się w wydarzenie. To już jest prawie 18 lat, jak tę tradycję żeśmy wprowadzili tutaj na terenie. To jest to takie wydarzenie plenerowe, które uświetnia i podtrzymuje tradycję regionalną i religijną. Włączyło się do tego bardzo dużo grup społecznych, począwszy od przedszkola do najstarszej grupy, środowiskowe domy, koła gospodyń wiejskich, strażacy. Ponad 20 palm prezentowano w korwodzie, który przemaszerował wokół rynku. W Tarłowie jak robimy jakąkolwiek uroczystość, ta pogoda zawsze jest. A dlatego, że wychodzimy do naszych mieszkańców, no proszę zobaczyć te liczne tłumy tych palm, których dzisiaj są przygotowane. Są przygotowane, ich jest przeszło 20 na terenie tutaj naszej gminy. Są sołeca, są koła gospodyń wiejskich, jest warsztat terapii zajęciowej, są przedszkolaki, jest szkoła. To naprawdę buduje i umacnia w tym, że powinniśmy takie piękne tradycje. Ta tradycja jest typowo chrześcijańska, podkreślać. My w naszej gminie to kultywujemy, z tego jestem dumny. W Polsce tradycja tworzenia palm jest bardzo długa. Wykonuje się je przede wszystkim z gałązek wierzby, które oznaczają zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Nasza palma została wykonana w remizie OSP Cegiel. Wykonały ją członkinie koła gospodyń Cegiełki z Cegielni i palma została wykonana z barwinku, stój, z juki i kwiaty są wykonane z krepinki. Robiliśmy ręcznie kwiaty z bibuły, z krepiny, no, wykorzystaliśmy parę też sztucznych kwiatów z domowych ogródków zieleń, bukszpan. Niedziela palmowa dawniej zwana była niedzielą kwietną lub niedzielą wierzbną. Przekazane mieliśmy to z dziadów, pradziadów, rodziców. Dla nas to jest uwieńczenie Wielkiej Nocy. Niedziela palmowa jest przed świętami takim ważnym wydarzeniem. No i kultywujemy to jak co roku wspólnie razem z przechodami, ze śpiewami pieśni religijnych. Integracja społeczeństwa z całej gminy, ale też nie tylko. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, z gmin ościennych, więc integracja społeczeństwa jak najbardziej. Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w Jerozolimie. Ostatnie dni obfitują w wiele wydarzeń. Na Gutwinie w piątek biegano w nietypowych strojach, solidaryzując się z chorymi. 275 uczestników, głównie uczniów z ostrowieckich szkół i przedszkoli, stanęło na starcie biegu w piżamach, by pomóc dzieciom chorym onkologicznie. Nietypowy ubiór nie przeszkodził im w pokonaniu dwóch dystansów o długości 1,5 km. Gotowi?
mali pacjenci na oddziałach onkologicznych w tych piżamach przebywają. Myślimy sobie tak, i takie jest założenie też tej ogólnopolskiej akcji, że jest to taki element radości, tak, element kolorowy, pozytywnej energii i chcielibyśmy właśnie dzisiaj to zaakcentować. Mamy radość, mamy pozytywną energię, mamy tą ciepłą, kolorową piżamę i jesteśmy z małymi pacjentami, jednoczymy się w grupie Siła, więc dlatego piżama. Pomysłodawcą biegu w piżamach jest Fundacja Gdy Liczy Się Czas, założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. W Ostrowcu Świętokrzyskim akcję zorganizowało już po raz drugi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Fajny pomysł i jeżeli byłoby więcej takich pomysłów, to na pewno wzięłabym udział. Po prostu można się trochę pobawić, trochę spokoju od nauki. Tak, spędzić fajny czas ze znajomymi, pobiegać sobie. Dobry humor dopisywał, a uczestników nie odstraszyła nie najlepsza pogoda. Przed i po biegach korzystali oni z atrakcji. Na dzisiejszym biegu w piżamach mamy dodatkowe atrakcje przygotowane dla wszystkich uczestników. Przede wszystkim mamy malowanie włosów, doczepianie kolorowych pasemków. Mamy oczywiście dużo baniek kolorowych. I tutaj Centrum Rozwoju Lokalnego nas wspomaga, również prowadzi animacje. Pomagać można na wiele sposobów, ale za każdym razem warto to robić. Na wsparcie działań Fundacji Gdy Liczy Się Czas podczas biegu w piżamach w Ostrowcu Świętokrzyskim udało się zebrać 1100 zł. Za chwilę na naszej antenie regionalna prognoza pogody. Dzisiaj również rozpoczynamy studio wyborcze, w którym rozmawiamy o nadchodzących wyborach samorządowych i samorządzie. Zostańcie Państwo z nami. Nasz dom, nasz Ostrowiec. Mamy ostatnią szansę, aby był przyjazny mieszkańcom. Niech nad naszym miastem znów wzejdzie słońce. Rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia, wsparcie rodzin i seniorów. Bo mieszkańcy są dla mnie najważniejsi. Krzysztof Ołownia, wasz kandydat na urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, kandyduję do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 7 kwietnia liczę na Państwa głos. Jan Szostak. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 5 stopni Celsjusza, wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie 1004 hektopaskale, biometr korzystny. Jutro 15 stopni Celsjusza, wiatr 43 km na godzinę, ciśnienie 1000 hektopaskali, biometr korzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.